Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w moim wirtualnym studiu specjalistka, ponieważ mamy smutną okoliczność, śmierć Jerzego Pilcha, chciałbym dzisiaj porozmawiać z panią dr Moniką Ładoń, która jest z Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Ich jest jednocześnie autorką książek takich jak Bardzo proszę pamiętać, że ja byłem przeciw, studia o Antonim Słonimskim, czy też redaktorką tomu Zamieranie. Ale najważniejsze, że jest autorką książki z 2019 roku Choroba jako literatura, w której to znajduje się właśnie obszerny rozdział na temat twórczości choroby, literatury Jerzego Pilcha. Dzień dobry panie profesorze, dziękuję bardzo za zaproszenie do tej rozmowy i bardzo się cieszę, że mogę te kilka czy kilkanaście zdań na temat twórczości Pilcha powiedzieć, bo to jest taki pisarz, którego książki śledziłam niezależnie od moich naukowych zainteresowań, ale właściwie na każdą książkę Pilcha czekałam, począwszy właściwie chyba od końca lat 90. No i to jest dla mnie rzeczywiście strata. Tak? Ta śmierć jest dla mnie stratą i chętnie o nim porozmawiam. Rzeczywiście ten aspekt, który mnie szczególnie interesował w jego prozie i opisałam, to jest choroba, która się zaczęła ujawniać od pierwszego tomu dzienników Pilcha i właściwie możemy śledzić narastanie tego motywu w kolejnych tomach, ale nie za od dziennika. Miałam takie poczucie od samego początku, że cała twórczość Pilcha była czymś w rodzaju jakby przygotowania na tę ewentualność, tak? Znaczy, że Pilch bardzo chętnie mówił o swojej twórczości w takiej tonacji skrajnego pesymizmu i miał takie przeczucie, że opatrzność nad nim czuwała w tym sensie, że dała mu to, czego oczekiwał, czyli dała mu właśnie ten schyłek, tę starość naznaczoną ciężką chorobą. Natomiast mnie najbardziej interesowały takie pisarskie, twórcze strategie Pilcha w obliczu choroby, bo przywykłam sądzić, że Pilch jest takim literackim gadułą, że wszystko zagaduje tymi swoimi długimi okresami zdaniowymi, tą taką rozbuchaną, finezyjną składnią, tak? Przepraszam, że wejdę w słowo, ale właśnie Pilch wydaje mi się świetnym stylistą, prawda? To pani nazywa tym gadulstwem? Tak, tak. Myślę, że o to mi w gruncie rzeczy chodzi i chciałam sprawdzić właśnie w tej dziennikowej materii, w tym dziennikowym świadectwie, jak to jest, kiedy bierze się na warsztat takie doświadczenie własnego ciała. Czy ciągle można zrobić z tego taką opowieść, jaką robił Pilch z różnych innych elementów własnej biografii, bo właściwie każda książka jest w jakimś stopniu autobiograficzna. Więc byłam właśnie ciekawa, czy choroba to jest temat, czy choroba to jest ciągle opowieść i w jakim stopniu się to Pilchowi udaje wygrać właśnie w tej materii dziennikowej. Wejdę w słowo, ale właśnie wiem, że pani wychodzi od studiów nad chorobą jako metaforą Susan Sontag i ona wręcz wprost mówi, że choroba nie jest metaforą, a pani jakby twierdziła, że choroba jest literaturą, to znaczy... Tak. Moja książka generalnie zasadza się w jakimś stopniu na polemice z Sontag, to znaczy ja się nie zgadzam z tymi fragmentami wypowiedzi i tymi dyskursywnymi w eseju Choroba jako metafora i później w wywiadzie, którego udzieliła Jonathanowi Cottowi, kiedy ona mówiła, że nie powinniśmy chorobie przypisywać niczego więcej niż to, czym ona jest naprawdę. Ona mówiła wprost, choroba to choroba, nic więcej. Natomiast wydaje mi się, że praktyki takie narracyjne w literaturze XX i XXI wieku dążą do tego, żeby spróbować, nawet jeśli to jest
nieudane do końca, jeśli to jest trudne, jeśli język stawia opór, znaczy, żeby nadać chorobie sens. I myślę, że ten biegun, który prezentuje Zontag, to jest trochę skazanie kogoś w skórze pacjenta, tak, chorego, na tylko i wyłącznie język medycyny. Język medycyny nie nadaje według mnie chorobie sensu w takim rozumieniu, w jakim poszukuje go człowiek, nie pacjent, ale człowiek, a my ciągle pytamy o sens, więc tak też... Tak, jeżeli mogę jakby podsumować, czyli jest konstruktywistką językową, czyli jest pani zwolenniczką zwrotu z jednej strony konstruktywistycznego i z drugiej zwrotu lingwistycznego, że jakby bardzo wiele zależy od narracji, od tego, jak ujmujemy chorobę, jak opowiadamy sobie opowieści o chorobie, tak? Tak, tak, myślę, że tak. I te opowieści, które ja zebrałam w swojej książce, one są oczywiście bardzo zróżnicowane. To nie jest tak, że one wszystkie bazują silnie na metaforze jako tym nośniku znaczenia. Natomiast każda na swój sposób chce opowiedzieć tę własną wersję choroby. No i ta pilchowa opowieść jest jednym z tych wariantów. I mam takie wrażenie, że to, co jest istotą tej opowieści chorobowej Jerzego Pilcha, to jest takie miotanie nas również, jako czytelników, między przeciwieństwami. Czy bardzo silne są u Pilcha takie zwroty między tematyzowaniem choroby według wzorów literackich. To znaczy Pilch nie boi się, właściwie chce mówić to bardzo jasno, że choroba jest motywem literackim. I on, pisząc o własnej chorobie, tak naprawdę korzysta z tych narzędzi i z tych doświadczeń, które przyniosła mu już literatura. On właściwie w sensie nie musi przecierać szlaków, ponieważ zrobiono to już przed nim i on bardzo obficie z tych tropów korzysta. Czyli ma... To jest zarówno cała taka biblioteka... Przepraszam, nie usłyszałam. Coś nam przerwało, przepraszam bardzo. Czyli nasyca aluzjami, inkrustacjami, cytatami, tak? Zatem ta proza Pilcha, ta autobiograficzna, zwłaszcza dzienniki, wydają mi się bardzo silnie naszpikowane wręcz odwołaniami takimi intertekstualnymi do tych wielkich poprzedników w tych narracjach chorobowych. No oczywiście na czele z Czarodziejską górą Tomasza Manna, z której Pilch korzysta bardzo obficie. Natomiast ja to widzę jako rodzaj zasłony, jako jedną z form masek, którymi kamufluje Pilch no, jakby własne ciało, własną opowieść o cierpieniu. Ale Czarodziejska Góra Tomasza Manna, a nie na przykład Śmierć w Wenecji, prawda? Tak, 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 to prawda, to prawda. Zresztą tutaj to przywiązanie Pilcha do Manna i do Czarodziejskiej Góry, którą no, czyta wręcz obsesyjnie, powiedziałabym, jest właściwie silniejsze niż jakby sama choroba. Czyli przepraszam, że wejdę w słowo, ten dyskurs pomiędzy Settembrinim i naftą, to jest jakiś taki jeden z tematów, który jego drążył? W jakimś stopniu, ale nie wydaje mi się teraz, żeby to był motyw podstawowy. Raczej pamiętam takie cytaty z Pilcha, kiedy on odkrywa, że to wszystko jakby sumuje mu się w taką bibliotekę maladyczną. On w jednym z fragmentów mówi, że to nie jest tak, że on szuka takiej literatury. Ta literatura nagle sama zaczyna mu się składać w pewną całość i sięga po tomy, które dobrze zna i nagle okazuje się, że one też są o chorobie. Znaczy tutaj jakby widać, że to doświadczenie ciała rzuca też takie specyficzne światło na to, co już Pilch przeczytał, tak? Na to, co zna.
A czy Pilch myślał o tym w takim szerszym kontekście, czy też koncentrował się wyłącznie na tym takim podobieństwie, że no, tam jest bohater zamknięty w sanatorium, ten pobyt trwa długo, jego choroba też trwa długo, w jakimś sensie też ograniczenie ruchliwości i tak dalej, ale no, książka ma też sens w tym, że ona się kończy jakby wojną, prawda? Mm-hmm. Czy u niego jest taka perspektywa szersza społeczna, czy już raczej nie, że raczej jest skupiony wokół... Wydaje mi się, że nie i chyba nie odnajduję tego w żadnej książce Pilcha, znaczy, że u niego brakuje, i nie mówię tego z zarzutem absolutnie, ale że u niego nawet ten realizm prozy nie ma takich pokus i takich odniesień do rzeczywistości społecznej, politycznej, gospodarczej, tak? Jakby tutaj tego zaplecza nie ma. Właściwie wszystko bierze się u niego z jednego zdania, z jednej anegdoty, mhm. która później w całej konstrukcji narracyjnej jest dopełniana. Natomiast to nie jest taki realizm, który potrzebuje, który wymaga właśnie no, tego rodzaju umocowań w rzeczywistości. Nawet jeśli u Manna to jest dopiero w finale, tak? Mhm. To jest coś, co przyjdzie. No myślę, że nie. Myślę, że u Pilcha tego nie ma. Natomiast inna... Proszę... Tak, nie, proszę. Kontynuuj. Natomiast myślę, że inaczej można by było w dzisiejszych warunkach przeczytać no, choćby tą powieść Żywego Ducha, która jest taką spełnioną apokalipsą. Tylko proszę zwrócić uwagę, że znów Pilch daje nam człowieka, który pozostaje jako jedyny na świecie i który w tych warunkach jakby spełnionej apokalipsy musi borykać się no, głównie z własną samotnością. No tak, to jest pewnego rodzaju właśnie taka wizja jego samego, prawda, który w jakimś sensie wybrał samotność, no bo te Kielce i jakby samo zesłanie się na to miejsce, no jest w jakimś sensie, ale słyszałem, pani coś mówiła poza kamerą, że on był umówiony już na rozmowę z redaktorem w sprawie relacji do epidemii, tak? Z tych przekazów, które w ciągu ostatniej doby mogliśmy wszyscy śledzić w prasie i wynikało, wyczytałam w jednym z fragmentów, że rzeczywiście ta sytuacja pandemii, w jakiej się znaleźliśmy, tej jakby przymusowej kwarantanny dla wszystkich, to było coś, co Pilcha w jakiś sposób dotykało i chciał o tym rozmawiać. Bardzo byłabym ciekawa, co miałby do powiedzenia. Jest tylko krótki fragment w jednym z ostatnich wywiadów, jakich udzielił jeszcze w tych ostatnich miesiącach, kiedy no z właściwym sobie kpiarstwem mówił o tym, że to nasze wejście w pozycję kogoś, kto jest przymusowo izolowany, wymusza na nas taką postawę, rozumiem, pozornego bohaterstwa. Tak? Czyli wystarczy użyć tego hashtagu zostaje w domu i nagle wszyscy jesteśmy bohaterami. Jestem bohaterem, bo zostaję w domu, jestem bohaterem, tu powtarzam, parafrazuję słowa Pilcha, jestem bohaterem, bo dostarczam paczki, jestem bohaterem, bo wychodzę do pracy i tak dalej, i tak dalej. A myślę, że tutaj jakby nawiązuję do innej wypowiedzi, też niedawnej Pilcha, czyli do jego felietonu z polityki Uwolnijmy niepełnosprawnych. Tak. Myślę, że ta przymusowa izolacja, która też dotyczyła Pilcha i go dotykała w taki najbardziej bezpośredni sposób, dla niego miała zupełnie, zupełnie inne znaczenie niż to, co się dzieje teraz w warunkach pandemii. Bo jakby tutaj Pilch wracał do tych spraw, które wydawałoby się, że mamy już odrobione, czyli do poruszania się na przykład na wózku inwalidzkim po Warszawie, tak? Do tych wyzwań architektonicznych. Więc jakby to jest zupełnie inaczej naznaczona izolacja niż to nasze bohaterstwo.
No właśnie, czyli on dotyka praktycznie rzecz biorąc naszego nieprzygotowania ani na niepełnosprawność jako taką, ani też na epidemię. Tak. Czyli no tak, no to jest bardzo ciekawa perspektywa i sytuacja, bo on niewątpliwie jest częścią społeczności, chociażby jest wiślakiem, jak to się określa, prawda? Jest nadal mimo wszystko ewangelikiem, mimo tych swoich wypowiedzi dystansujących się mocno, mimo bezpowrotnie utraconej leworęczności, która jest bezpowrotna w jakimś sensie. To jest nadal tej ambasadorem w jakimś sensie tej społeczności, ale rozumiem, że w tych kontekstach chorobowych tam jest właśnie przede wszystkim to myślenie o Czarodziejskiej Górze jako tej literaturze tworzonej na kanwie choroby, tak? Tak, tylko dodałabym tutaj jeszcze jeden czynnik. Nawet w tych fragmentach, kiedy się Pilch powołuje nie tylko na Mana, ale na Ciorana choćby, którego też tak narkotycznie, nałogowo czyta, to on ma w sobie bardzo dużo dystansu. To znaczy on potrafi powiedzieć, że te aforyzmy tych wielkich nieboszczyków w zderzeniu z niemocą ciała okazują się nieprzydatne. Czyli że ta biblioteka maladyczna, o której mówiłam, ona się sama układa i można to wertować i czytać, ale tak naprawdę wyzwaniem codzienności jest zapięcie guzika, jest trafienie tabletką do ust, jest opanowanie drżenia ręki, jest w końcu celowanie palcem w klawiaturę. Więc to też mnie interesowało, to znaczy jak się to cierpiące ciało mierzy z samym pisaniem i to pisaniem nie tylko jako pewnej operacji myślowej, tak, ale również no, w tym takim najprostszym rozumieniu, czyli tym, że trzeba opanować drżenie rąk i pisać. I Pilch potrafił tutaj no, jakby kpić z samego siebie, tak, potrafił. Czy mógłbym w takim razie zaryzykować takie uogólnienie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy wątek, bo zazwyczaj mówi się o nim jako kpiarzu, żartownisiu, jakimś takim no, troszeczkę czasami frywolnym, ironicznym pisarzu. Natomiast no, na przykład mówi się o Rolandzie Barthie, kiedy on pisał mitologię, no, że to jest taka twórczość wynikająca, twórczość teoretyczna, ale jednak wynikająca z sarkazmu. A sarkazm jest od sarko, czyli od mięsa, czyli jest to takie kąsanie. No i czy wobec tego, jeżeli tam jest taki duży udział ciała, czyli cielesności, czyli mięsa właśnie, bo choroba Parkinsona przedstawiona jako właśnie taka, że nie można opanować drżenia ręki i nie można trafić w klawiaturę, no to jest właśnie taki... Czy można byłoby to porównać jakoś do sarkazmu, czy raczej jednak jest to jakaś jakby zderzenie z tym, jak to u Czesława Miłosza jest, że to jest takie zderzenie ze ścianą, z taką rzeczywistością, która boli i która nie może być przezwyciężona. Myślę, że i to, i to. Myślę, że sarkazm się powoli wyczerpuje jako pewna strategia twórcza u Pilcha. I myślę, że to też widać choćby w samej objętości dzienników. Pierwszy dziennik, który jest najgrubszy i no nie pamiętam, ale tak strzelam, pewnie liczy w okolicy 500 stron, a trzeci dziennik, który mam tu pod ręką i to jest naprawdę już niewiele stronic i to jest mocno przerzedzone i tutaj wydaje mi się, że tego sarkazmu, czy nawet Pilch to nazywał w innych miejscach wściekłością, że tego jest coraz mniej. Myślę, że jest coraz więcej takiego nastroju elegijno-melancholijnego. Dlatego też o wielu wydarzeniach współczesności, takich, które mogłyby zainteresować tego dawnego Pilcha, tego właśnie Pilcha felietonistę, który kąsał,
tego Pilcha ja już nie odnajduję. I z tego też powodu mi żal tej nagłej śmierci, bo byłam bardzo ciekawa, w jaki sposób ta dykcja Pilcha się zmienia. Większość krytyków mówi przy każdej książce Pilcha, że znacie, to przeczytajcie, czyli że dostajemy ciągle to samo. Ja nie mam takiego wrażenia. Ja mam wrażenie, że Pilch się zmienia, zmienia się radykalnie i że właśnie tego sarkazmu, tego pazura, tej wściekłości jest u niego mniej i wyziera coś innego, coś bardzo interesującego. Czyli to było takie jednak powolne, ale zamieranie, tak? Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Oczywiście, że Pilch próbuje to jakby to puste miejsce jakoś zagospodarować, tak? Jeśli przejrzymy te ostatnie teksty pod względem tematyki, to tam rzeczywiście nie ma nic nowego. Znaczy, to jest ciągle ten sam Pilch. Natomiast wydaje mi się, że to jest ten sam Pilch, który jednocześnie że ta dykcja się troszkę zmienia. Proszę na przykład spojrzeć na choćby objętość jego niektórych tekstów ostatnich, opowiadań, które się często zamykają na 4 czy 5 stronicach. Opowiadania z tomu Moje pierwsze samobójstwo to były właściwie mikropowieści. A tutaj wydaje mi się, że to takie właśnie, jak pan profesor powiedział, zamieranie głosu Pilcha, w sensie oszczędności tego głosu, lapidarności, myślę, że ma swój sens. Myślę, że tym niestety pesymistycznym akcentem, ale wydaje mi się, że w okolicznościach śmierci Pilcha, no to jest dobry akcent na zakończenie. Nie chcielibyśmy niczego kończyć, no ale niestety wszystko ma swój koniec, również życie Pilcha i bardzo, bardzo pani profesor dziękuję za udział w tej mini audycji poświęconej komuś, kto był nam jakoś drogi i którego teraz po prostu dotkliwie brakuje. Także serdecznie pani profesor dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie i żeby przełamać trochę ten pesymizm, to powiem, że oczywiście będzie nam brakować człowieka, ale pozostają nam teksty. Dokładnie, dokładnie. I oczywiście wszystkich zapraszamy do lektury. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.